Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, bracia i siostry, w trzecim dniu mojego samotnego pielgrzymowania. Pozdrawiam Was z Nowego Tomyśla. Tak, Nowy Tomyśl. Z przed Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie odprawiałem mszę świętą właśnie. Podsumowanie dzisiejszego dnia. Duży odcinek lasem. Gdy wszedłem na asfalt, tak sobie patrząc na czas, na dystans, to się przeraziłem. Tak szedłem średnio 2 km na godzinę, byłem w plecy, stopy troszeczkę mnie bolały. Gdy wszedłem na asfalt, już było lepiej ze stopami, był równy teren. Troszeczkę podgoniłem tempa, ale bałem się, że nie osiągnę dzisiejszego celu, jakim był właśnie Nowy Tomyśl. I zatrzymał się Pan i chciał porozmawiać ze mną. No, tam troszeczkę swoje sprawy życiowe, trochę duchowe. No i powiem Wam szczerze, przyznam się, kilka kilometrów mnie podwiózł. Ale to myślę, że to też dobrze będzie dla moich nóg, żebym jutro mógł wystartować z kopyta całkowicie. I to by było z dnia dzisiejszego chyba na tyle. To pozdrawiam Was, bracia i siostry, i widzimy się jutro. Pa! Z Bogiem!